Siemaneczko, z tej strony ja, czyli Robak Games, i witam was w pierwszym odcinku nowej serii na świętokrzyskiej wsi. I możecie zobaczyć nasze wszystkie trzy ciągniki, jakie na razie będziemy mieli. Jest to 3063P, Ursus 1222. No i jeszcze Zetor 8045. No i tam na polu jest już case zaprowadzony, jeszcze nie zacząłem mucić. Właśnie sobie polecimy tam najpierw z przyczepami. Te pole też nie wybierałem takich najmniejszych, bo na to będzie zupełnie inna seria, na takie 60 myślę. I dlatego co nie mamy tylko torbę. Te maszyny mają około 100 koni. I ja mam zamiar powoli rozwijać to gospodarstwo. I ta seria będzie naprawdę długa, ponieważ to jest... No ta mapa jest na tyle rozbudowana, że to są duże pola, małe pola, i będę mógł kupić na sobie kurde klasę Lexiona, i żeby mi było wygrane. Ale dobra, na razie lecimy na pole. I co, mogę was tylko przeprosić za przerwę, bo jakoś tak wyszło, że ta przerwa była. Teraz są ferie u mnie. Na pewno teraz właśnie wrócimy z aktywnością. Ta seria na razie będzie przeważać, dopóki nie zacznę nagrywać pod muzykę i nie zacznę, bo mam zamiar jeszcze nagrać jakąś serię z jakiejś innej gry, tak jak był Wiedźmin. Czego zbytnio nie przyjęliście, tak samo gdy ta sama gra zbytnio na gorąco nie przyjmowaliście. To po prostu ja dam wam ankietę, co mogę wam zaoferować, jakie gry. I z tych gier będzie seria po prostu. To będzie wszystko od was zależy, czy będziecie chcieli, czy nie. Więc no, ludzie wiecie. Ja dam wam ankietę w opisie, w komentarzu. Można by zrobić oddzielny film, żebyście no jak najwięcej osób tą ankietę zobaczyło, bo mi na tym będzie bardzo zależało. Bo od tego będzie zależeć, czy będzie jakaś seria z jakiejś innej gry, czy może nie. Kombin case'ik mi się strasznie podoba dźwiękami. Po prostu taki, no, taki trochę błaga wersja oryginalnego, taki starszy trochę. Może wygląda jak nowy, ale taki normalnie ze dwóch klapy nie ma, to tego nie ma. I trochę inny jest. Będą takie długie pole, tam jest jeszcze 60 z pająkiem. Mnie się na to pająk na to przeczytać to zgrabiarkę. Jeszcze dzisiaj pojedziemy na jeszcze jedno pole i potem przyjedziemy to pozgrabiać. Może jeszcze zdążę poprasować. Nie wiem, zobaczę. I dzisiaj, jak możecie zobaczyć, jest innym programem. Jest w 60 FPS, więc to jest dla was na pewno plus. Ponieważ jest 1080p, 60 FPS, więc no, wysoka jakość. X-splitem takiej nie osiągałem. I po prostu, no to jest moim zdaniem wygodny program. Nie ma żadnych znaków wodnych, tylko trzeba mieć kartę właśnie GeForce na Nvidia i ten program będzie nagrywał. Tylko trzeba go sobie pobrać jeszcze, znaleźć. Albo kupić, nie wiem, ja znalazłem, widziałem filmik, tam były linki do pobrania, sobie pobrałem. No i co ludzie, no i tutaj właśnie lecimy. Duże pola, ja na nich nie mam zamiaru teraz robić. To jest za duże jak na moje maszyny, bo ja ani nie będę miał czym tego zaorać, ani nie będę miał maszyn, żeby to uprawiać. Mam takie maszyny właśnie na razie pod tego Ursusa, pod tą 60. Tylko sobie tako. Mogę to sobie na byle jak te pokosy robić, bo to będę zgrabiał, bo moim zdaniem to jest za duże jeżdżenie w tej wetę. Ja czuję, że ta słama też nie będzie za tęga, to po co sobie wziąłem zgrabiarkę, bo widziałem często na YouTubie tak trochę, że ludzie właśnie tak się bawią, że sobie zgrabiają, że... No, tak się bawią po prostu tymi zgrabiarkami.
Myślę, żeby to przemalować tę zgrabiarkę, zobaczymy. No tak trochę odnowić ją. No bo to u mnie robi za zgrabiarkę, będę miał oddzielną przeczesarkę, bo to co mnie u mnie tak jest we wsi, nawet u mnie na moją gospodarce, że mam to jako zgrabiarkę i mam zwykłą przeczesarkę. Ponieważ no, ten pająk nie przewraca tak dobrze jak no, no te przewracarki jak Sukuna, Pottingera itp. Najbliższym w ogóle zakupem niedługo planuję kupić zintegrowaną kartę. Nawet nie wiem jak to się nazywa do końca. No kartę dźwiękową, taką co się wkłada do wejścia USB i wtedy po prostu dźwięk mikrofonu jest jeszcze lepszy. No bo ten teraz jest, nie jest jakiś zabójczy, wiadomo. Ale jak ma się dobrą kartę dźwiękową, to naprawdę bardzo fajny dźwięk można osiągnąć tym mikrofonem. Ja taki tylko dlatego mam, w miarę jeszcze, bo bez obróbki on był po prostu słaby. On był słabiutki, do niczego się ten dźwięk nie nadawał i musiałem go obrabiać. I teraz też muszę, będę musiał go obrobić, ale to już jutro sobie zrobię, dzień po nagrywaniu, bo nagrywam to późno. W sumie to nie tak późno, koło 19, ale jeszcze mam zamiar coś porobić. Obiecałem dla dwóch osób, że zrobię im grafiki. Nie wiem, czy się za to dzisiaj wezmę, czy może jutro. Wiadomo, jutro już siadam rano najwyżej i teraz sobie montuję, renderuję. I robię, że mogę sobie to już opublikować. Zrobię wam ankietę, nawet dzisiaj już sobie to zrobię. Może nawet szybciej wyjdzie ankieta. Żebyście mieli wybór gry na serię, na przykład Call of Duty WW2. Co tam jeszcze? Na przykład Wiedźmin znowu, że wracamy do tego Wiedźmina. Lub Wiedźmin może być na live, chociaż te live'y nie będę w zabójczej jakości, ale może być. Jak będziecie chcieli, może Fortnite. Jak chcecie Fortnite, to ja bardzo chętnie go dla was nagram, albo będę z niego streamował. Bo w sumie nagrywać odcinków nie widzę sensu z takiej gry, gdzie dużo gram, a mało nagram, no nie? Po prostu ludziska, no dam wam ankietę albo piszcie w komentarzach, jakie gry byście chcieli zobaczyć. No, ja po prostu nie wiem, jakie wy byście chcieli gry zobaczyć. Ciszę, ja po prostu miałem do pokoju, nie chce mi się tego wyciąć. No co bym miał tu powiedzieć? Kurde, już około 7 minut chyba mam. Co kanał tym ożywić po prostu, bo wiem, że on jest martwy już. Wymiera i ja chcę go ożywić, po prostu żeby ten kanał dalej żył. Nie wiem jak będzie z tą systematycznością, przez ile będzie ta systematyczność, bo na razie będzie, to jest najważniejsze, że na razie będzie, więc na razie możecie być spokojni. Przyjdą prace w polowe, to wiadomo, będę miał materiał jeszcze, żebym tych nie odegrał, będę miał materiał z pola, bo będą vlogi albo film pod muzykę. Bo mam teraz już statyw do kamery i będę mógł sobie nagrać pod muzykę, no. Bo bez statywu wolałem się za to nie brać, no bo kto chce oglądać film, gdzie się w górę i w dół wuje kamera, no nie? No, nie oszukujmy się, wygląda wtedy słabo. Ja wolę nie robić aż tak słabych filmów, może nie robię najlepszych na świecie. Nie będę nikogo oszukiwał, że te filmy nie są zabójcze. Ale no,
Moim zdaniem z destabilizacją to wygląda o wiele lepiej, jeszcze ktoś umie montować, a ja moim zdaniem trochę umiem pod muzykę zmontować, to jest fajnie, po prostu fajnie to wygląda, tak jak już u Maxa są filmy, on to dobrze montuje, nagrywa to ze statywem, więc mi się ten ekran nie gibie w ogóle, jest bardzo stabilny i może dzięki temu ładne ujęcia nagrać. Ten statyw może też nie najlepszy, bo za te 5 dych, czy tam 6, ale jest, no, moim zdaniem solidny. Mogę sobie zmieniać wysokość. Stabilny w miarę jest. Bardzo lekko chodzi ta głowica, mogę sobie zrobić, żeby nie było ciężko szła. Tyle, no. Mogę wam powiedzieć o tym statywie. I właśnie tak od marca, lutego zaczniemy już takie filmy robić. Ale co wam tu mogę jeszcze powiedzieć? Live'ów nie będzie za dużo, nawet ferie w ogóle nie będzie. Może w wakacje, ale w wakacje też raczej rzadko. Czemu? Ponieważ po pierwsze, nie mam tyle czasu, żeby zrobić live'a jakiegoś dłuższego. Po drugie, u mnie live jest po prostu nieopłacalny, ponieważ mam słaby internet i słaba jakość live'a i tak naprawdę potem nikt na tym live'ie nie siedzi. Bo nawet jeśli nie dzieje się nic innego, bo nawet już nie chodzi o to, że nic się nie dzieje, bo u mnie czasem się coś dzieje na tym live'ie, no nie? Ale po prostu sama jakość odstrasza wszystkich. Ja się nie dziwię, bo mnie tak, żeby odstraszała. Więc nie miejcie mi tego za złego, że ja na przykład to nie będę robił live'u, bo po prostu to nie ma sensu na moim kanale. Gdyby ten kanał był na przykład, no miałby 1000 subów, to by jeszcze szło, bo by było ileś tam osób, które by mnie przeszkadzała im ta jakość i oni by dalej oglądali, ja nie by mieli gdzieś to jakość. Po prostu ja nie mieszkam gdzieś w mieście, nie mieszkam gdzieś bliziutko od takiego większego miasta, to po prostu trudniej jest o taki dobry internet. Jak będzie lepszy, to wiadomo, będę dla was robił stream, bo dla mnie to nie jest żaden problem odpalić streama. To tak jakbym nagrywał tylko że na żywo. Ta przyczepa w ogóle jest taka zwalona, myślałem, że ona jest lepsza, bo powiedziałem, grałem ją za cel mod, a ona jest taka trochę taka średnia, bym powiedział. No patrzcie, no widać teksturę ogólnie. Po prostu port jest... No tekstury są za bardzo w tył dane, lekko i przenikają przez bok. Widzimy na polu numer 127, tak? No i oświat. Już jestem po małym cięciu i właśnie idziemy na drugie pole. Niedługo, nawet nie wiem czy zdążymy zgrabić. Bo ja nie wiem czy... No wiecie co, jadę tym traktorem na pole i jadę po zgrabiarkę i jadę zgrabem. Bo nie zdążę skosić nawet tamtego pola, myślę, że ono jest spore. Jadę na te opu. Na ten rzepak i jadę właśnie... Nie będę kosił, tylko jadę teraz po szybko po zgrabiarkę. Bo już mamy około 15 minut filmu. A ja chcę tu podprasować na spokojnie. Chcę się pobawić to z grabiarką, bo jeszcze nie miałem okazji w tym testie się taką grabiarką pobawić. Bądźcie wyrozumiali dla mnie, bo w następnym odcinku kończymy żniwa. I co? Nasze 63P od Patryka, no... Zdaję mi, że to wcale jest bardzo fajne.
ogóle jak ktoś umiera być młody, dobrze. I szukaj jakieś 60 zrobić, to ja mogę bym podesłać zdjęcia. Bardzo też chętnie bym poprosił, żeby ktoś taki zrobił moją 60 do farminga. Dałaby mi się. Wiecie ludzie, nie? To nam pomogę jeszcze. Nieźle, 60 leci. Miałem tryb zgrabiania. Oj, nie tu jest koło, nie tu. K, opuścimy koła grabiańce i lecimy. Już sobie w realu zgrabiałem, więc wiecie, no i jest dla mnie żaden problem taką sobie podgrabię teraz. Ogólnie mi się to zawsze chciałem mieć taką w promiku. Dalej. Ojej, mijać. Jeśli niech nam zostanie. No i co bym mogę jeszcze powiedzieć? Ciekawe, nic ciekawego mi się nie działo. Nic jakiegoś niezwykłego. Nie bym wam opowiadać. Lekko cofnąć. Ale ogromne walki, no. Tak po trzy pokosy to niezłe walki. Między jeden, trzy pokosy ma, drugi ma dwa. Ojej, było tylko trochę. Nie wiem, jak mi się o tym mówić, tylko chyba powiedziałem.
Więc chyba zaraz nawet skończymy odcinek. Wiem, że teraz strasznie nierealnie zrobiłem, ale muszę się jakoś zawrócić. Proste lecimy. No nie zrywaj tu wiesz, jakby nie patrzeć. Jakbym musieliśmy na polski pisać kiedyś, jak się bele robi, proces robienia bel. Może dwa lotów, czy tych nogi. Niektórzy próbują tam trzonkę, niektórzy mają bele. Niektórzy nic nie mieli. A ja tak się zastanawiałem, czy na to się mówi bajk, tak naprawdę to jest zgrabione jakby. Ale się nie mówi barek, bo u mnie nawet po wsiach to jest w ogóle inna gwara. Jedni mówią na to słoneczko, u mnie na to mówią pani. Nie? Niby niewielka różnica, bo to same narzędzie, ale jednak jest. Bo pająk to też taka przytrząsarka dwukarudzylowa. Ale każdy jak u mnie mówi pająk, to to ma na myśli. Tą maszynę, którą ja właśnie teraz ciągam tu 60. Każdy ma to na myśli, a nie pająka jako przetrząsarkę samą. To jest właśnie ta zasadnicza różnica i... Jedni się nie tak, jedni nie tak. I właśnie się zastanawiałem kiedyś, czy to są wałki, czy jak to inaczej nazwać. No bo u mnie zawsze mówię, czy tam... Ja tam mówię na to wałek i jedź. Podgrabie wałki jedzie. Znaczy no ja dla mnie nic nie jedzie, wiesz, bo to jest za sąsiadem nie zabrał tych wałków. Bo ja miałam pracy żadnej. I w tym jest właśnie ta różnica. No dobra. Już pograbiony. Oj, kliknąłem. A tak, klikałem dużo trzy. Podnosimy koła grabiące. Zmieniamy na J. Ja myślę, żeby to zabrować, przyczepę sobie zostawię, bo potem nie będę się na tym wypowiadać. A 60 kwietni nie będzie potrzebny, więc sobie wypowiadę w domu. Ogólnie polecam wypadki w pełni, mam na wybrany. Nie polecam za to Herosa TV. Nie będę mówił, że to jego odsłuchy. Teraz po prostu no złodziei się nie tolerują moim zdaniem. Moim zdaniem to znaczy to się narodowo trzeba. Randomem na portalu. Nieładnie. Skoro testował jego mapę, powiedział, że nawet fajnie, zobaczę, co powiedział, ale nie powiedział jakiś random. A ja za długi odcinek nie lubię robić, bo mi się nie zrobił cały.
Ci, co nie mają za szybkiego internetu, z youtuberami, to wiedzą, o co chodzi. No to co? Ludziska. Na razie, do zobaczenia w następnym odcinku. W następnym odcinku będziemy pracować, będziemy kończyć żniwa. No i jeszcze więcej, więc do zobaczenia w następnym odcinku. Zostawcie łapkę w górę i suba.